wielkie traktory, wielkie opryskiwacze, nowoczesne budynki, nowe technologie. Widzimy skorupę, a nie widzimy tego, co jest podstawą rolnictwa, że żaden rolnik nie działa w pojedynkę. Żaden rolnik nie działa pojedynczo, wszyscy rolnicy są w grupach, w spółdzielniach, w jakichś formach zorganizowani. Wspólne użytkowanie wielkich maszyn, wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne poprawianie produktów, wspólne negocjowanie warunków sprzedaży i wspólna sprzedaż. Każdy ma swoje gospodarstwo, każdy ma swoją ziemię, nie ma kołchozu żadnego, ale te wszystkie działania rynkowe są wspólnie realizowane przez grupę kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu rolników. A u nas mówimy jaskółki, że na diabła spółki. Panie, moja tata z kraja, z boku. Kołchozy kiedyś zakładali, kto jeszcze to pamięta, starsi tylko pamiętają, młodsi o jakich kołchozach opowiadają. Jeżeli każdy chce mieć wszystko w swoim gospodarstwie, kupuje wielki traktor, żeby sąsiadowi zaimponować. Kupuje maszyny, które są przez parę godzin w roku wykorzystane, parę godzin. I potem narzeka, że ma ciężko, że nie ma dochodów, potem komornik przychodzi. To wymaga przebudowania naszego myślenia, nas, rolników. Wracając już na sam koniec. Ale musi być zainteresowanie ze strony rolników produkujących, którzy mają zwierzęta u siebie. A nie opowiadanie, my nie chcemy, bo soja amerykańska i firmy paszowe utrwalają taką głupotę u rolników, bo mają z tego czysty interes. Bo przychodzą statki z soją do portu, proste, czyste, standaryzowane, dystrybucja perfekcyjna, dowiozą się w dowolnym momencie, kiedy potrzebujesz na konkretną lampę tyle, to ile potrzebujesz. Tylko, że jeżeli w ten sposób podejmujesz decyzję, to musisz być świadomy, że szkodzisz temu drugiemu rolnikowi, który nie ma co uprawiać. Wydaje mi się, że to jest dość logiczne i dziękuję, że tu akurat w Zrzeszeniu mam sojusznika, który rozumie ten związek między produkcją roślinną, a przeznaczeniem docelowym również na paszę. To jest bardzo ważne. Trzeba poprawiać i parametry, trzeba poprawiać technologię, trzeba agrotechnikę poprawiać, bo to nie jest tak, że każdemu rzepak się będzie opłacał. Jednemu się będzie opłacał, a drugi będzie na niego dopłacał. Każdy musi być perfekcjonistą w tym, co robi. Oczywiście może pogoda jak w zeszłym roku nam wszystko popsuć, ale zakładamy, że jednak w tym roku może będzie lepiej i generalnie nie zakładamy, że będzie co roku katastrofa. Jednemu się opłaci, drugiemu się nie opłaci. Ale na pewno jest to roślina, którą warto w Polsce rozwijać, bo szereg elementów o tym decyduje. Również ten dotyczący zmianowania płodozmianu gleb i tak dalej, i tak dalej. Więc cieszę się, że wspólnie razem możemy w tym kierunku działać. Ja podejmuję decyzję, wydaje się racjonalne, ponieważ jestem ekolodzy, na przykład Greenpeace mnie do prokuratury podał za zastosowanie zapraw. Ale jednocześnie mam tyle argumentów, żeby to utrzymać, że jestem w stanie się przed tym wybronić. I muszę szukać takich rozwiązań, które również są w obronie interesów polskich rolników. Ja program Prawa i Sprawiedliwości pisałem, w związku z tym go realizuję. Jeżeli nie będę w stanie realizować, podam się do dymisji. To nie jest tak, że jestem przywiązany czy do tego stołka i dla mnie to jest coś wyjątkowego. Zresztą tyle ciosów, ile dostaję, to sobie Państwo sami możecie wyobrazić. Ale również chcę powiedzieć do szanownego pana, który tutaj zadał to pytanie, jakąś kompletną naiwnością jest twierdzenie czy przekonanie, że ktoś na świecie może jakieś opłacalne, gwarantowane ceny komuś na rynku zagwarantować. Jeszcze ktoś w ten sposób myśli, to znaczy, że nie rozumie, co się w rolnictwie dzieje. To nie jest tak. Jeżeli ktoś chce mieć gwarantowaną opłatę za pracę, to niech idzie jako pracownik do kogoś. To wtedy będą mu płacili 13,70 za godzinę. Natomiast jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą, a rolnictwo jest działalnością gospodarczą, to nie ma żadnych gwarantowanych przez kogokolwiek poziomów dochodów czy opłacalności. A zresztą wtedy będzie pytanie, a przy jakiej produkcji, a przy jakich plonach, a przy jakich kosztach, czy ten, który robi genialnie i robi najlepiej, ma mieć taką samą opłacalność jak ten patyrok, jak to się u nas mówi, który nic nie potrafi? Więc nie wracajmy do dyskusji, które nigdzie na świecie nie rozwiązano i nigdzie żadnych gwarantowanych, opłacalnych cen nie ma. Jednemu się będzie opłacało, a drugiemu się nie będzie opłacało. W Czechach, czy też pani Julia Kregner w Niemczech,
ministrowie rolnictwa tych krajów prowadzą politykę, prowadzą taką, jaka jest akceptowana przez społeczeństwo, przez koalicje, które tam rządzą. Jestem ministrem rządu Prawa i Sprawiedliwości, prowadzę politykę, którą zresztą sam współtworzyłem, pisząc program Prawa i Sprawiedliwości, która ma służyć przede wszystkim Polakom, ma służyć polskim rolnikom, oczywiście będąc w zgodzie z ogólnymi trendami wspólnej polityki rolnej, bo jesteśmy w ramach Unii Europejskiej. Natomiast ta wspólna polityka rolna, ja nie widzę, żeby była wbrew temu, co czynimy. Mówi się coraz więcej o tym, że Europa powinna uniezależnić się od swój sektor paszowy, uniezależnić od importu białka zewnętrznego. Już nie wpływając, czy nie dyskutując o ocenie, bo jest to niewątpliwie białko wysokiej jakości, ale Europa, przygotowując ostatnio taki projekt, program, który był w listopadzie, w Wiedniu opublikowany, mówi o tym, że trzeba od tej soi się uniezależnić. Czyli to, co ja czynię, nie wynika, czy nie jest sprzeczne z tym, o czym mówi Unia Europejska. Również o tym, że trzeba stawiać w większym stopniu na energię odnawialną, na te wszystkie aspekty, które pozwalają wykorzystywać zasoby rolnicze nie tylko do produkcji żywności, aż w ostateczności ona będzie najważniejsza. Żywność będzie najważniejsza, ale na razie nie ma tego dylematu jeszcze i to wiele, wiele lat będziemy mogli wykorzystywać surowce rolnicze na cele niezwiązane bezpośrednio z żywnością. Przybywa ludzi na świecie, ale to jeszcze inne mechanizmy decydują o tym, że żywności mamy pod dostatkiem. Więc ja nie widzę tu sprzeczności w polityce Unii Europejskiej i tych rozwiązań, które ja wprowadzam. Natomiast trzeba też bardzo konkretnie i twardo chodzić po ziemi. Trzeba podejmować decyzje nie filozoficzno-teoretyczne, tylko decyzje konkretne. Podoba mi się podejście zrzeszenia tych, którzy twardo rozmawiają, ale patrzą realnie, jak w Polsce powiązać różnego rodzaju interesy z interesem rolnika. Więc jeżeli potrzebujemy produkty pochodzące z rzepaku, zarówno olej, do różnych celów. Można dyskutować o paliwie bez torów, jeszcze o zwiększeniu na przykład dla zamkniętych flot pojazdów. Tak, to trzeba o tym rozmawiać i jestem otwarty, żeby iść do ministra Tchórzewskiego czy do szefów wielkich koncernów i z nimi rozmawiać, bo to pomoże w zwiększeniu zużycia biopaliw. Zresztą nie jest najgorzej, bo w ciągu paru lat z pół miliona ton do w tej chwili, jak miała nam poprawi, 1 100 000 chyba ton biopaliw, ile? Już nawet 1 200 000, ja wczoraj miałem dane na Radzie Ministrów, że 1 100 000. Ale to pokazuje, że zużycie jest. I ono jest wysokie w oparciu o polskie źródło, nawet może większe niż w tych krajach, które tutaj były przepytywane. Więc potrzebujemy oleju na różne cele. Coraz więcej przekonania mamy, że olej rzepakowy nie jest olejem złym, toksycznym, szkodliwym, karcenogennym, że raczej oleje, no nie wiem, palmowy czy jakiś inny powinny być wykorzystywane, olej rzepakowy jest olejem o wysokiej jakości, szczególnie z tym nowych ognia, pan profesor słusznie wspomniała, trzeba szukać również nowych ognia, które eliminują te kiedyś, które pamiętamy z historii glikonyzynolany, czy tam, czy jakieś inne związki to toksyczne. Więc mamy zbyt.